odległych latach 90. Polska, tchnięta wolnością, śniła swój wielki amerykański sen. Wśród szalonej gorączki złota eksplodowało disco polo. Nagle wszystko stało się możliwe. Znasz go? Morning. Witajcie, pustynne diabły. Pustynia to wrogie człowiekowi miejsce. Ale... ten, którego szukam, nie jest zwykłym człowiekiem. Rudy? Zwykło, co ci chodzi, co? 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Co? Właśnie wtedy moje życie nabrało nowego sensu. A wszystko przez ciebie. Tak, jestem kelnerem. A może właściwie byłem? Dla niektórych zwykła robota, a dla wybranych raj na ziemi. Wiesz, fuchy, serwisy, napiwki i wpływowe znajomości. Dzisiaj ty obsługujesz innych, jutro inni obsługują ciebie. To się nazywa kapitalizm. O, właściciel! Miłośnik Egiptu. Absurd, nie? Ale co, klasa jest, nie? A wiesz, że te sfinksy sprzed hotelu to ponoć od samego tutaj Hamona kupił? O! Wąs mnie zobaczył. Chodź tu. Co ty się opierdalasz? Co ty myślisz? Ktoś tu będzie na ciebie czekał, tak? Tacę brać i wolno salę. Już! Widziałaś Maćka za tą lipę? No coś ty to Maciek tu jest? No! Jezu, to ja muszę do łazienki. Ja też. Maciek z Atomika. Największa gwiazda disco polo. Gdzie się pojawia Maciek, tam się pojawiają możliwości. 4-18 tylko w moim samochodzie. To jest teraz trend i to jest teraz w modzie. 4-18 tylko w mojej górze. Lubią być na dole, kiedy ja na górze. O Jezu, przepraszam. O matku, przepraszam, przepraszam, niechcący. Nie rozumiem, dlaczego ja mam zawsze takowe dni. O matko, przepraszam cię, ale ja jestem twoim wielkim, wielkim idolem. No, chyba, że tak. Anka, Jensenina w zasadzie. Cieszę się, że cię w końcu poznałam, ale gdyby wszyscy jak ty łazili, to byśmy nigdzie nie doszli. No, idź już, bo chyba musisz na scenę. Rudy, chodź! Co to jest? Twoja przyszłość. Pink. Tylu milionów tu tutaj dawno nie było. Artysta, ktoś nawet nie wspomnę. O, widzisz tego gościa w okularach? Jeszcze rok temu siano kosił, nie? Teraz też kosi, ale to złote. O, a ten wczoraj w Mariocie przegrał okrągłą bańkę w noc. Rozumiesz? Co mam rozumieć? Dwa słowa. Disco polo. Cała Polska się nienawidzi. To tu, czy na Greenpointie. Jeden kraj, a my jak te psy. Jak... patrz na Żydów, patrz na Hindusów, jak oni współpracują, jak oni sobie pomagają. Jak... a Polacy? Chuja. W naszej naturze leży zazdrość, nienawiść i od czasu do czasu jakieś powstanie. Wow! Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, w tym szczególnym dla nas dniu dziękuję wszystkim, że zechcieliście razem z nami celebrować urodziny naszego przyjaciela,
mecenasa, jedynego prawdziwego Polaka, Daniela Polaka! Daniel! Daniel, kochany mój! Przyjacielu! A teraz, panie, panowie, któż lepiej wyrazi naszą wdzięczność niż najpiękniejsza gwiazda wśród Polek? Najpiękniejsza Polka wśród gwiazd, ukochana naszego prezesa. Jedyna zwariowana Częstochowina. Oczy czarne, oczy dziwne, oczy straszne i прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знаю, видел вас в нехороший час. Очи черные, очи дивные, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знаю, видел вас в нехороший час. Ла-ла-ли-ла, ла-ла-ли-ла, ла-ла-лай-лай, ла-ла-лай. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Że mi patrzyłem, nie wiem, patrzysz? Jasne, chodź tędy, chodź. Na, 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 na. No, wreszcie, nareszcie. Wstrząśniętą, niezmieszaną, byle szybko. Oczywiście. No to twoje 200 i moja fura. Ty, a weź kładź tę swoją piosenkę, co? Przecież i tak nie jest twoja. Co, ty tą też kupiłeś? Kurwa, napisałbyś taką? 1,5 miliona sprzedanych kaset? Za 40 dolców? Poznaj mnie z nim. Grał tu na uroczystości nadania mi obywatelstwa i ławy, no to spiłem i kupiłem. Szukałem go potem, że może ma więcej, ale niestety przepadł. Pewnie z wrażenia walnął samobuja. To był geniusz. Nazywał się Rudy. O, mam tu nawet jego rysopis. Teraz sam rozumiesz? Wspomniałeś się. To nie ja. Ale Rudy, ja nie chcę kupować twojej piosenki. Ty grasz, ja śpiewam i zakładamy zespół. Ja muszę iść. A dzięki, fajna bajka, dzięki. Ale Rudy! Witam, drogi widzów. Jak co dzień też dzisiaj zajmujemy się pogodą. Co czeka na nas najbliższy czwartek? Czwartek, zapowiadają się równo mroźna jak... Pilno mi przerzucili na 15. Rakotwórcza jest. Ten z 18.23. Jak mi się spóźni chociaż 5 minut, to z koluszkami wejdzie w kolizję. Normalnie jakbyś sobie szklankę przysmażonego oleju wypił. Ale Wilno jest priorytetowe. A to koluszki zatrzymam i nie puszczę. Lepiej byś sobie badania zrobił. A jak w 86 gwarancyjny węgiel do 130, tośmy wszystko zatrzymali. Nawet Moskwa stała godzinę. Zwłaszcza jakieś takie dziadostwo. Plan był. Trzeba było wykonać. Ciekawe, co ci matka na to powiedziała. A dzisiaj chcą mi kolej sprywatyzować. Nie wiem, sprywatyzuję. Witam wszystkich panów pana na blisko. Już na dobry początek dnia. Nowość na naszej liście przebojów. Taka jestem, jedyna Jensonina. Już taka jestem, nic nie zmieni tego, nie zmieni. Gram, zawsze gram i idę na całego. To mój. Motory do kościoła likwidują. Trzeba by auto kupić, co? Drezynę się sprzeda, dołożymy i jak ludzie będziemy jeździć, co? No dobra, ale dobrze. No, dodź porządny wóz. O. Możecie również głosować na zespół Atomik w numerze Hej, czy ty wiesz?
A chuj w dupę, fotomontaż. Jak ktoś nie ma nic, to nie ma nic do stracenia. Dzień dobry. Jestem kolegą Rudego. Zostałem może? Ewentualnie. Patrz, mówiłem ci, że nie mamy dla nikogo. Zwłaszcza dla ciebie. Oja! Ale przepiękne mieszkanie. Nie no, od razu widać, że ktoś ma gust. Widzi pani, jak to jest? Czasy dzisiaj, jak pogoda, zmienne i niespokojne. Wszystko się zmienia. No, ale jak ktoś ma taki talent, jak pani wnuk, no to świat może zwojować. Dobra dieta, odpowiednie towarzystwo i wrota kariery stoją otworem. Przepraszam, jak pan ma na imię? Tomek. Oj, przepraszam. Tomasz właściwie. Nigdy mi nie mówiłeś, kochany, że masz tak inteligentnego kolegę. Nie interesują mnie twoje bajki. Mam inne plany. Wnuczek zbiera na firmy. O, no to idealnie się składa. Bo ja właśnie z propozycją biznesową przychodzę. A przy okazji chciałbym swoją pasję realizować. Przyjemne z pożytecznym. Jak to się mówi, chłop robotny i baba pyskata zwojują pół świata. Nie przekonuj mi twoja gadka. Późno już, siadamy do kolacji. A muzyka przecież to jest teraz świetny interes. Zobacz, ty jesteś mistrzem gatunku. Ja śpiewam modne teksty. No i tak samo jak ty, chcę się wyrwać z tej dziury. Babciu, zmówisz modlitwę. Dobra, zrobimy tak. Zagraj coś ze swojego repertuaru, ja zaśpiewam, a babcia oceni. Jak nie zabrzmi, ja wracam do domu, a wy wracacie do kolacji. Co? Obiecała mi, że się spełnią moje sny. W mych marzeniach na zawsze już będziesz żyć. Czy odgadnie ktoś, jak na imię ona ma? Nikt jej nie zna, tylko ja. O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. No, zajebiście! Tutaj masz mój adres i widzimy się jutro. Tylko się nie spóźnij, bo nienawidzę, jak ktoś się spóźnia. Unglaublich. Wahnsinn. So eine Schönheit hier in diesem Land. Was hat man nicht erwartet? Dobra, kolumna. Wunderbar. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, światełka. Coś jeszcze? Roland, jest, jest. Lampki są, są. Dobra, wszystko jest. Dobra, słuchajcie, musimy sprawdzić, czy to działa. Działa, działa. Z Monachem jest. Co ma nie działać? Alles wunderbar. Perfekt, perfekt. Gut? Sehr gut. Packen, packen. Ja, ja, packen, packen. Gratuluję, piękny model. 100 000 się należy. Co? Nie co, tylko cło. Nie, 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 panowie, ej! Panowie, no nie tak się umawialiśmy, miał być 1000, ale dla mnie. Dobra, w takim razie kończymy interes. Towar nie podlega zwrotom. Jest alles okej? Okay? Nein. Nie problem. Rezyna jedzie z nami tak czy siak. Teraz od ciebie zależy, co się stanie ze sprzętem. Verstehst du?
J800? Sprzęt, który został stworzony po to, żeby tworzenie dźwięku stało się zabawą? Jak ty? Skąd ty to? Wierzę w ciebie. No to inwestuję w ciebie. Ten sekwenser to magia jest. A to sam nie wiem, co to jest. Dobra, spokojnie, jeszcze się nauczysz. Dobra, rozgrzewaj paluchy i jedziemy. Mamy 4 godziny na zrobienie całego materiału. To ja w to muszę wgrać 16 ścieżek. Kiedy grzyba tak się śpieszymy? Bo po pierwsze, jutro gramy koncert, a po drugie, mój ojciec kończył o 7, a że tak powiem, no nie za bardzo lubi słuchać muzyki. Głos w refrenie i delay w basie to brzmi jak z Niemiec. Ale tam chodzi o miłość. Jest chłopak, jest dziewczyna, jest też ojciec, który tego nie akceptuje. Dobra, nieważne, teraz musimy uderzyć. Uderzenia są super. Poniżej 200 herców, takie mogę wyciągnąć. I ten ojciec wyciąga tą dziewczynę z tej układanki i dlatego ten chłopak śpiewa. Bardzo ładnie śpiewasz, muszę przyznać. No, a ty, kurwa, ładnie grasz, muszę przyznać. Sami tego nie ogarniemy, potrzebny jakiś techniczny. Się znajdzie. Mam kuzynkę na bezrobociu, do ślubów jeździ, wideo pracowała. Zna się. A uczciwa jest? Auto ma. I co? Myślicie, że tu można sobie tak przyjść, grać, tak? No, ale mamy hity. Znaczy się... przyszłe hity. To nie święto ziemniaka w Zakliczynie. Tu jest biznes. Show biznes. Wytwórnie, dyskoteki. 100 tylko w tej części kraju. Jedna na każde 50 kilometrów. Centrala system. Mówi wam to coś? No, bo my chcemy grać. No tak, 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 tak. To zmienia postać rzeczy. Mhm. Ale czekaj. Ja tu mam wykaz zespołów na cały rok. Wiecie co? Was tam nie ma. Tu was też nie ma. Co ja teraz ojcu powiem? Co? Na syntezatorze pojeździ. Ja nie wiem, że tak się skończy. No, to by się nawet nie zaczęło. Kurwa, Maciej, nie wiem, stary, to ja już wszystko straciłem. Kiedyś tak było, że jak chciałeś sobie pograć, to szedłeś do remizy i sobie grałeś. Teraz są centrale. Bez sensu. Tutaj macie siłę, tam się włącza oświetlenie. Jakieś kable są na schowku. Także wszystko powinno wystarczyć. To co? Który z panów się żeni? Kolega. A, to wszystkiego najlepszego. Jakby to miała być dyskoteka, to my nie chcemy. Nie, no gdzie tam? O, ale wesele to, to może być. Nie? Zawsze mówiłam, że Rudy wyjątkowo pasuje do estrady. To zobacz, zobacz jak on jest zbudowany. Przeidealna figura. I to trzeba podkreślić. Och, tu masz paseczek jeszcze. Panowie, jaka prezencja! Nie no, zajebioza! Dobra, próbowaliśmy. Jeszcze zdążę na policjantów z Miami, trudno. A może za mało plakatów rozwiesiliście, co? Nie, no to wszędzie jest ich pełno. Dobra, mikser, kasuj siłę. No to gdzie oni są? Jak gdzie? Pewnie w tej dyskotece. Dobra, słuchajcie, zaczekajcie chwilę. Rudy, nie wyłączaj gabli! Sobie lata, o, zbieraj nas gdzieś na świat, a tam ucią.
Babcia nie pali. Już od roku. Ta, nie pali. Jak jej nie dasz, to nie zapali. Ja jej nie daję. Co, ona w więzieniu jakimś jest? Lepiej w więzieniu niż w grobie. Grać! Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. O, 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 o. O, 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 o. Skurwysyny. Chłopaki, będziemy gasić. Wracać do dyskoteki! Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją. Dzisiaj rano wychodzę z domu, a drezyny nie ma. Myślę sobie, he, Tomeczek wziął. Ale sąsiad mówi, że nie wziął Tomeczek, bo drezyna sprzedana do RFN. 5 lat odkładania. Nawet żem kolejarza prenumeraty zaprzestał. Ty mi się tak odwdzięczasz? Gdzie pieniądze? Szukali mnie. A pianinko kto se kupił? Dość miał być. Mieliśmy do kościoła jeździć. Dziewczynę mogłeś sobie podnieść, ale nie. Ty się chcesz w artychy bawić. No to się baw. Tylko nie tu. Dobra, daj mi rok, ja ci 2 takie dodże kupię. Ojca oszukał, okradł. Wstyd i hańba. Won mi z oczu. Albo otwarte, albo zamknięte. Trzeciej opcji nie ma. Disco Polo to jesteśmy my i o nas jest ta muzyka. Jestem artystą i nie boję się pokazywać ludziom tego, jaki jestem naprawdę. Więc jak nas nie chcą wpuścić od dołu, to my ich zdobędziemy z samego szczytu. Pakuj się, człowieku. Jedziemy. Tu nas nic nie czeka. Matko Boże, co się stanęło? Słuchajcie, sprawa jest prosta. Bez wytwórni nie mamy koncertów, bez koncertów nie mamy kasety, a bez kasety to nie mamy nic. Więc, żeby była wytwórnia, to najpierw musimy nagrać demo. I to jest nasz klucz, nasz pierwszy krok. I się przestraszyłem, że hej. Mikser, ty masz jakieś wideo znajomości, nie? No wow,
Dobrze, no to tam musimy uderzyć na początku. Słuchajcie, to jest plan improwizowany, więc musimy się trzymać razem. Od tego momentu jesteśmy zespołem. No dawaj. Zabawa, zabawa. Gdzie Rudy będzie spał? Jak to gdzie? W najlepszym motelu w kraju. Błogosławieni, którzy obmyją swe szaty we krwi baranka! Apokalipsa nadchodzi! Kto nie widzi, ten śledzec! Bójcie się pana! Sądny dzień się zbliża! Na kolana! Przebyłaś, jak siebie nie było! A ona się powiedziała! Cześć, Rodbal! Zapisz, jak do mnie rozmawiasz! Utana! Zajebiste miejsce. Może babcia tego nie widzi. I ukosz się! Kto ma uszy, niechaj słucha! Musiałem go spróbować. O, już myślałem, że cię nie pojawisz. Jest szef, mam interes do ubicia. Nagrywa. Tylko żeby ci się nic nie przykleiło jak ostatnio. Zajebisty film. Idziemy, panowie. Chcecie mieć dowo? O, ja pierdolę. Cię to nas przeprowadziłaś? Cześć, Witek. A te kasety, stary, to ja... Wiesz, na pewno zajechałaś, ty rubaszna świnko. Krycha, zrób sobie przerwę. No co tam u ciebie? Dwóch zajebiście zdolnych muzyków tu mam. I to, stary, będą gwiazdy, tylko że my demo potrzebujemy, nie? Także, no, tylko splendor dla ciebie. A co ty, kurwa, jakiś łowca talentów jesteś, czy co? Panowie, niestety nie da rady. Mam takie obroty, że sprzęt nawet nie wyrabia. Ale jaki? Hi-Fi, Hi-Q, Multitrack MT8. MT8X. Się wie. Super sensitive. Full dynamic. Złote końcówki? Złote. A czuję, kol, ty jajek musiałeś zjeść, żeby to wszystko wygłoszyć. Normalnie by się mana mnie powstydził tu nagrywać. No wiesz, trochę się zainwestowałem. No i to jest właśnie mój kuzyn. Miejscowy Jean-Michel Jarre. Przyszłość polskiego disco. W sensie disco polo, nie? Disco polo? No. No to kurwa, tak trzeba było od razu gadać. O kurwa. Tobie co? Nic. A jak powiedzą, że to jest gówno? Jakie gówno? Całego siebie w to dałem. No to może trzeba im powiedzieć, że hita Tumika to ty napisałeś. Tak, od razu nas wyrzucą. Teraz jesteśmy zespołem i działamy razem. Nie, ale to drogie było. Odkupię cię. Jak będziemy słabi. O Boże. No dobra. Showtime. Nie no, to jest na dwa dni stają, to się nie uda. Wycieczka 512, zapraszam. Dziś przyjmiemy tylko dwa zespoły i to te, które są już w środku, także proszę iść sobie. Witamy państwa w największej w Polsce wytwórni muzycznej Alfa Music. Dziś zobaczycie od środka, czym jest show biznes i praca tych, których życie na co dzień podziwiacie. Masz kasetę? Przecież ty masz. A
Wytwórni Alpha Music co roku ponad 100 artystów nagrywa swoje kasety. Jensonina, Atomic, Mario i wielu, wielu innych. Wszyscy oni to muzyczne dzieci pana Polaka. Nasze studio, najnowocześniejsze w całej Europie, jest w stanie nagrywać do 4 artystów równocześnie. A ty to a no i oni randra serwista. Pan Polak obdarzony jest nadprzyrodzonym zmysłem. Gdy w czasie słuchania muzyki włosy na ręce staną mu dęba, znaczy, że mamy do czynienia z przyszłą gwiazdą. Człowieku, skup się. Przynajmniej jak ja. Tylko na priorytetach. No. Disco Polo to całe moje życie. To moja jedyna miłość. Już jako młody chłopak chciałem być jak Jurek Kłomski czy Krzysiek Krawczyk. Nie, niemożliwe. Tak. Produkcja odbywa się non-stop przez okrąglutki rok. Zatrudnienie miejscowej ludności zmniejszyło bezrobocie w regionie o 23%. I to wszystko dzięki Disco Polo. A oto kaseta największego giganta rodzimej muzyki, zespołu Atomic. Ponad 1 500 000 sprzedanych egzemplarzy i to tylko w pierwszym tygodniu. Trzeba wierzyć Polaka. Ty patrz! Od myślenia to jestem ja. Maciek, człowieku! Kupę lat! No, a ten twój najnowszy hit? Palce lizać. Pozwól, Daniel, że ci przedstawię testy. Rudy, a to jest mój kolega zespołu Tomek. No, z Maćkiem to się znamy jak łyse konie. Micha. No i Maciek kiedyś powiedział, że nas ze sobą pozna. I mamy fajne demo. Brawo. Przyjaciele Maćka to również moi przyjaciele. I dla takich jak wy miejsce przewidziane jest przed wejściem w kolejce. To szkoda, bo nas z Maćkiem to łączy taka historia. Ja myślę, że warto spróbować. Myślisz? Wiecie, jak się nazywa? Polak. A jak się Polakowi podoba, to się wszystkim Polakom spodoba. Macie minutę. Noc, 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 niebo pełne gwiazd, zmrok się w ciemność nagle zmienia. Wiem, 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 jedna spośród nich może moje spełnić pragnienia. Nikt nie dowie się, czego bardzo chcę, o czym marzę gdzieś na serca dnie. Chyba tylko ty możesz w oczach my znaleźć tę ukrytą prawdę. Gwiazda w górze lśni, pierwszym mym życzeniem jesteś ty, spadająca gwiazda, spełnia sny. Zajebie, zabije, wypierdalać! Kurwa, szable dawać! Dawno nikt mnie nie odwiedzał. To wszystko to jest twoje? Te światy? Jasne, że moje. Ty wiesz, jak ciężko jest być gwiazdą? Ciągle za tobą łażą, gadają, pytają, chcą czegoś wszystkiego. No normalnie nie da się żyć. No więc jak mam już tego wszystkiego dość, to schodzę sobie tutaj. Patrzę na te światy i marzę, żeby być gdzie indziej. Na końcu świata. Ale potem zastanawiam się, gdzie jest ten koniec świata i nigdy nie wie zawsze. A ty może wiesz? Jednak nie wiesz. A kim ty właściwie jesteś? Ja jestem muzykiem. No właśnie przyszliśmy dać nasze demo, ale mój kolega wszystko spierdolił. Jesteś kelnerem z hotelu. Kradłeś się tu i coś kręcisz. A ja wszystko wiedziałam i wszystko wiem i mogę zaraz powiedzieć Polakowi. No, chyba, że dasz mi coś w zamian za milczenie. No dobrze, ale co? Daj mi coś, czego nie mam. Dobrze, mogę ci dać trochę wolności. Tej akurat mam pod dostatkiem.
Uważasz, że jestem szalona? Nie, no co ty? Wszyscy tak mówią. Szalona. Ten pałac, co go Polak 2 tygodnie ustawiał? Jakby nie nawiale, to by ich zakatował. Ale ja. O, patrz, patrz, jaki bajzel. Pieniądze się marnują. Jest tu ktoś w pracy? Jakiś inżynier? Ktoś jest? Przerwa, podwieczorek. Słuchaj, przyjdą dziś do ciebie, do studia, nowy chłopca Polaka. Musisz im zrobić dobre przyjęcie. Dobra, kto to jest? Gender, nie znasz? Nigdy nie widziałem, nigdy nie słyszałem. Jak zawsze. Ej, tak sobie pomyślałam, że jakbyśmy doinwestowali w taką maszynę, co Echo robi, to by podniosło jakość jakieś 5 razy, stary. Tak, ciekawe, gdzie będziesz grała z tym w remizie? Zlali nas przez tego bałwana. Tak było blisko. Ej, nie mów tak o nim, bo on jest uczulony, okej? Tak? Ciekawe jestem na co. Na stres. Załatwiłem nam występ banana show. Co? No. Zaraz, dzisiaj. Co to jest? Jaja sobie robisz? Jaja twą, że my się nie nazywamy. Jak się nie nazywamy? Normalnie. Jak oni nas podpiszą? Co, wy żadnej nazwy nie macie? No, jak się nazywamy? Wiem. Laser. Brudny. Chcesz gumę? Co? Gumę. Roland zaprasza. Świetnie. Mamy zapas, muszę jeszcze fryzurę poprawić. Mleko, ser, śmietana, jestem piękny od rana. Kurczak plus kreatyna? Moje mięśnie napina. No co ty, przy tobie chamskie trząsy Justina padłyby na glebę i biłyby się w konwulsjach. Jazda? Gender! Pulsy jest piękna zima. Był mieć bardzo korzystny. Nic nie spadnie, ani deszczu, ani śniegu. Zima nie jest straszna. Wczoraj byłem ja na ryneczku. Kupiłem sobie nowy różowy kalisony. Widziałem ja i się znajomymi na kuligu. Upiekłem kierbasa. Pyszny kierbasa. Roland zaprasza. Pogoda, pogoda. A ty nie do newsów? To jest najgłupsze panie starych kisarza. Zabiłem. Zamknij się. Po prostu rób to, co umiesz najlepiej. Bałon. Kości, kości, kości. Kości, szybciej, szybciej, szybciej. Roland zaprasza. Mam dziewczęta, wczoraj się spaliłem na solarce, tak? W lewo tą kamerkę, tak? I światełko mi tu dajcie, bo wczoraj to był koszmar jakiś. Co? Gdzie byście się podziewali? Co? Amatorzy, mamy 3 minuty. Siadać mi tu zaraz, malować się. Już, 1, 2, 3. Dobra. Ściągamy buty, bo wchodzicie na bicz, tak? Dobra, który to jest Zbyszek? Zbyszek. On, tak? A, to ty jesteś Mariusz, dobra. Chodź tu. Dobra, słuchajcie. Popatrzcie, kawalerka. Słuchajcie. O. Robimy tak. Najpierw jest rozmowa, potem jest piosenka, gadać do rzeczy, bo to jest program na żywo, tak? Czyste, panie, co to jest za taka szarzyzna? Matka w domu koloru nie miała. Bożenka, błagam cię, Boże, Bożenko, zrób coś z nimi, tak? Jakiś kolorek i dużo żelu, żeby to jakoś uratować. Dobra, kochani, uśmiechamy się tak radośnie, bo to jest telewizja, to jest show! Everybody move your feet, banana show, banana beat. Cześć, witam wszystkich w programie Banana Disco Show. W dzisiejszym programie gościmy debiutantów, członków grupy Gender. To początek waszej artystycznej przygody, ale słyszałem, że macie już swoich fanów. Oczywiście. Znaczy, oczywiście chcieliśmy podziękować naszym fanom za to, że tak wielu ich mamy. To jest dla nas pewnym zaskoczeniem. Czyli byliście zaskoczeni tak wielkim sukcesem. Czy może gdzieś tam w nieświadomości? Nie, no. Gdzieś tam w nieświadomości, to się spodziewaliśmy. Porozmawiajmy o przebojach. Doszły mnie słuchy, że pracujecie nad nowymi przebojami. Czy mógłbyś powiedzieć coś na ten temat? To będą zupełnie nowe przeboje. Tak, będzie więcej przebojów. Jeszcze więcej przebojów. No, znaczy będziemy mieć więcej przebojów, więcej będzie koncertów, na które serdecznie zapraszamy. No a ja zapraszam na najnowszy przebój zespołu Gender. Przepraszam, ale tak właściwie to my się nazywamy Laser. Jesteś szalona. Jesteś szalona. Prosiłam, żeby się nie ruszać.
A on mówi, takie rzeczy to tylko w Polsce. O, teraz pokażę wam mój nowy wynalazek. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nią byłaś, skończ już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Zabiję skurwy synu! Zawsze nią byłaś, skończ już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem. Na wschód od Wisły to macie przejebane! Przejebane! Apokalipsa! Wiedziałem, że ty jesteś genialny. Ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki sprytny. Jak chcesz to zrobić, ty? Rudy to Rudy, nie? Tomek, podpuszczasz mi się? No. Ej, to Rudy! Co za hańba, co za wstyd, całe Chicago, cała Polska, kurwa mać! Boże, stoją! Noż, kurwa mać! Czyś ty zwariował, szalał? Chcesz zginąć chciałeś? Przecież on by cię o mało nie zabił. Także możesz mu podziękować. I to jest ta twoja wolność. I co teraz będzie? Co teraz będzie? Teraz pójdziesz grzecznie do pokoju, posprzątasz i wytrzeźwiesz, bo jutro rano będziesz miał gości. Nie, ale co z nami będzie? Z nami? Nic. Rzęsa. Dzwonek. Ktoś puka. Także jednak pogadamy. Tak zaskoczony, czego generalnie nie lubię. Nie powinniście tak grać, panowie, że tak powiem, na Polaka. Trzeba współpracować i wtedy cały kraj lepiej funkcjonuje, prawda? Cukier? Wódki. To co, panowie, podpisujemy? Podpisujemy. To jest standardowa umowa, podpisujecie, co skutkuje natychmiastową skutecznością prawną. Dobrze. Ja to powiem tylko raz. Zaimponowaliście mi. Za godzinę wchodzicie do studia, za tydzień ruszacie w trasę. Średnio koncert ma trwać półtorej godziny. I rozumiem, że macie na tyle materiału. Mamy. Za chwilę porazi was laser! Mogła wezwać mnie i w dzień i w nocy, we pierścionkiem być na swoim palcu mam.
Polska ma przejebane od początku do końca. Z prawej Rusy, z lewej Niemcy, z dołu Czesi. Co ci kurwa dadzą Czesi? Siadaj. I Słowacja też. Wielki mi kraj. Nie no, pan był wyjątkowo złośliwy. No ale z drugiej strony, czasy mamy takie, że nic tylko brać. Brawo panowie, zasłużyliście. Formy wtryskowe. Technologia przyszłości, człowieku. No dobra, ale na co wam to? Przecież kraj rozwija się z dnia na dzień. No, a kto nie idzie do przodu, ten... idzie do tyłu. I tu będzie człowiek. No i tu będzie człowiek. Tu będzie człowiek. Miłość i nie mogę brać. Jak on cię zobaczy... to mnie zabije. I po co ci to? Przecież chciałaś, żebym dał ci coś, czego nie masz. Głupi jesteś. Na scenę. Turę. I chcę cię bardzo, i nie mogę chcieć, i mieć chcę ciebie, i nie mogę mieć, i dawać wszystko, i nie mogę dać, i brać chcę miłość, i nie mogę brać. I chcę cię bardzo, i nie mogę chcieć, i nie chcę ciebie, i nie mogę mieć, i dawać wszystko, i nie mogę dać, i brać chcę miłość, i nie mogę brać. Życie jest jak okręt, który płynie przez wody świata. Obierasz cel, ale nigdy nie wiesz, dokąd cię doprowadzi. Jeszcze wczoraj marzyłem. A dzisiaj żyję! Brawo, brawo, brawo! No, proszę bardzo, uważaj tylko na siebie, uważaj. 5, 4, 3, 2, 1! Nowa technologia i my ją dopiero testujemy. Ale czy ją znacie? Rudy to Rudy, on się na wszystkim zna. Kocie, bo ja mam taki pomysł, kulki ze skierowaniem. I co? Podoba ci się? Zobacz, sam wszystko wymyśliłem. No, masz prawdziwy gust. Naprawdę? Wiesz, w sumie pierwszy raz to robię. Widać, znasz się. Wiem to akurat, ja znam się na tym. A patrz tu, zobacz. Oj, proszę. Proszę. A patrz tu. Pierwsza płyta, pierwszy egzemplarz z autografami. Future. Boże, uwielbiam ich. Naprawdę? To jest twoja. Miło mi was widzieć tutaj wszystkich razem, zwłaszcza, że jest okazja do powitania nowych członków naszej familii. Wkrótce cała Polska będzie o nich mówiła. Przedstawiam wam moje najnowsze odkrycie, zespół Laser, czyli Tomek. Tomek, cześć. I ten. Rudy, po prostu Rudy. Hit wszyscy znamy, czekamy na więcej, gratulujemy. Od dzisiaj wasz sukces jest moim sukcesem. I muzyka. Muzyka jest najważniejsza. Moja droga, muzyka jest wspaniała. Bez muzyki nie byłoby nic na świecie. Nie byłoby nic. Zdrowie jemy. No, kochani, jedźcie, jak to mówią, czym chata bogata. Wspaniały jacht. Mam dwa takie. Tak, ale ten jest zupełnie wyjątkowy. Nie ma nic wyjątkowego na świecie, chłopcze. Nie przedstawiłem ci, to jest moje najnowsze odkrycie, Tomek, czyli Laser. Jestem wielkim fanem, dlatego nie mogłem oprzeć się pokusie. Ha, mały prezencik. Do wyboru, do koloru. Bo dla mnie życie to są chwile. W Tomku pokładamy wielkie nadzieje. Od lat nie było takiego debiutu. Jeszcze chwila, a przeskoczą Atomik. Nikt nie przeskoczy Atomika. Przynajmniej na razie. A kto? No jasne. Pewnie.
mimo wszystko doceniam wasz talent. W związku z tym mam małą prośbę. Prywatny koncercik dla zasłużonego przyjaciela. Oczywiście, że tak. Tomek. No. To bawimy się. O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. O tobie, kochana. Trzeba wiedzieć, kiedy wyjść. Nie kurcz się za mną, dobrze? Proszę. Impreza zamknięta. Ale przecież to my! No, gender. Ile razy mam mówić? Stawaj, ubieraj się, myj szczotkuj, bo nie będą na nas czekać. Ja mam taki surprise, że zdechniesz, umrzesz normalnie. Tylko szybko! Rzuciłaś znów przede mną tyle kart. Jedną z nich miałem być ja. Oczarowałaś mnie. Ciągnęłaś życia grę. Damą karą byłaś ty. Obiecane sny. Oczarowałaś mnie. Ciągnęłaś życia grę. Niestety nie ma wolnych pokoi. Ale ja chciałem cały hotel. Oczarowałaś mnie. Ciągnęłaś życia grę. Damą karą byłaś ty. Obiecane sny. Oczarowałaś mnie. Ania. Ciągnęłaś życia grę. Ania. Damą karą byłaś. Halo? Znaleźliście to gorzej niż Kurwa Lwa. Przecież my tu za godzinę mamy grać ten prywatny koncert. No powiedz mu, że gdzie to? O kurwa. Nawet nie mów, że cię tu nie ma, bo ja
jak cię nie ma, to Polak cię zabija nas przy okazji. Nie, dzięki. Futerko, oryginalny. Dobra, cel. Panie Domku, dach w kościele przesiedli. Naprawimy, naprawimy, niech są ściuki trzyma. Panie Domka, może chce pan kartę diner z klap? Nie, człowieku, ja nie jadam na mieście. Na koncert jestem spóźniony. To proponuję taksóweczkę. Gratulujemy sukcesów, panie Tomku. A co, przyszliście pożyczyć jajka? Nie. Po prostu nie ma pan należytej ochrony. A nie, no to dziękuję bardzo, poradzę sobie. Powiem wprost. Ma pan dwie opcje. Koncertową albo kompleksową. A że nieszczęście nie chodzą u nas parami, to radzilibyśmy zakup obu. Czy wy wiecie, kurwa, taką ja przy fiką grałem? Wiemy. Tylko dlatego dajemy panu wybór. Panie Tomku, pan ma talent. Szkoda byłoby go stracić. Przykro mi, ale nie jestem zainteresowany. Ani teraz, ani nigdy. Jak pan sobie życzy? Miłego dnia. Miłego dnia. Idziemy na wycieczkę.
Pomagam wam. Masz gdzieś ognia tutaj? Widzisz tych wszystkich ludzi? Kiedyś zapragnąłem, żeby każdy z nich mógł chociaż na chwilę zapomnieć, kim tak naprawdę jest. Żeby każdy z nich mógł zatopić się w świecie muzyki płynącej z sedna polskiej duszy. Bo to byłem kiedyś ja. Ja byłem jednym z nich. Ale ja miałem swoje marzenia, swoją wizję i byłem lojalny. Powiedz mi, co byś zrobił ze zdrajcą? Nie wiem. Postarałbym się rozgrzeszyć. Co? No, rozgrzeszysz. Może masz rację? Ciekawe, czy on kiedykolwiek się dowie, że go właśnie uratowałeś. Kto? Mario. Mario! Przeszedł do konkurencji. Co za chujek. Rozgrzesz. Poczekaj. Mario. Ale co, coś z najnowszych hitów? Dobrze, tak. Nie, to tu jest to, nie? Wszystkie dobre, ale Atomik najlepszy. A Laser? Nieźle, ale dopiero na czwartym. To Atomik. Dobra. Proszę. Pałka? No pa. Dzięki. A nowego Mario mam. Tomeczku. Zawsze pamiętaj, skąd wyszedłeś. Zawsze. Ale Rudy, jak ty chcesz być gwiazdą, to ty się musisz zachowywać jak gwiazda. Zachowuję. Ty musisz bez przerwy być w swojej roli. Jestem. Ty musisz wierzyć w sukces i przede wszystkim, to ty musisz zrobić coś spektakularnego. Robię. Że niby co? Słuchajcie, teledysk. Teledysk, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Sami. No tak, to Polak chyba by nie był zadowolony, nie? Właśnie o to chodzi, że Polakowi w ogóle nie zależy na tym, żebyśmy byli pierwsi. On nie rozumie, że jest Laser i długo, długo nic. No nie. Słuchajcie, dobra, zrzuta. Ja ogarniam wszystko, a wy mi tylko przyjdźcie i zagracie. I obiecuję wam, że nie pożałujecie. Ten dlaczego taki smutny? No bo to jest błąd w trysku ten. Przecież mówiłem, żeby wymienić. No, ale cała seria poszła, nie? O, dobry. Dobry, dobry. Gdzie ty znajdę jakiegoś tego reżysera? A jakiego poszukujesz? No najlepszego. Najlepszego powiadasz? To ten lej w bramie. Dobra, dzięki. Wie pan, no chodzi mi o to, żeby zmieszać sprzeczne ze sobą siły. Taką pozorną niemożliwość, tak? Uczynić faktem.
Oczywiście trzeba było podkreślić emocje. Tak ruszyć z posad bryłę świata. Coś takiego. No to pierdolić po prostu. Doskonale pana rozumiem. Niemniej jednak to, czego pan chce, proszę wybaczyć, nie do końca licuje z obliczem reprezentowanej przez pana formy. Nie, że miał coś naprzeciw, ale... No dobrze, powiem krótko. Taki mam budżet. A, światełko dobre. Przepadamy tutaj, tam więcej piasku, mewy będą tam, rumieniec bardzo ładny. Zespół na pierwszą pozycję, będziemy kręcić, no i poproszę herbatkę. Jak go Polak dorwał Ruty, i w nogi z dupy wyrywał. Wyluzuj. Jak nam powyrywa? Ze mną jesteś bezpieczny. Wziąć. O, już są. Tomek, proszę cię, nie lądujmy, lećmy dalej. Jeszcze troszkę. Po co ci to? Bo dla mnie życie to są chwile. Zesłał nam los, a mnie obiecał raj. Byłem jak inny ktoś, z nadzieją na życie naj. Sonet, sonet, sonet dla miłości, choć poleci. Pani ją nie raz. Sonet zaufania i zazdrości, bo była, jest i będzie tak jak czas. Miłość to ty i ja i życie, co nie jest grą. Niepewne tak, a kruche jak cienkie szkło. Sonet, sonet, sonet dla miłości, choć poleci opiewani ją nie raz. Sonet zaufania i zazdrości. Od dawna na to czekaliśmy. Dobra, jedziemy, jedziemy. No, Rudy, dalej, dalej, dalej. Krasnalu, ty mój. Polacy są sami sobie winni, nie wierzą w siebie. A moc jest w każdym z nas. Jest we mnie, jest w tobie i w tobie też. Rudy, skończ mi z graniem tych pipidówkowych motywów. Zawsze tak grałem. No właśnie, grałeś. I urósł ci brzuch, tragicznie. A ten kurwa co? Przesyłeczka. Gdzie postawić? Przesyłeczka? To ja czekałem na ciebie wczoraj. A teraz to sobie to w dupie postaw. Ja tu płytę nagrywam! Piszę tylko o wschodzie słońca. To, co z niego spływa, przechodzi na mnie. Ja to potem przelewam na papier, a potem wprost na swoich fanów. Dla mnie to jest za dużo. Ja w takich warunkach nie mogę nagrywać. To jest dla mnie... Sobie policz, gdzie byś był, gdybym cię z tej ciemnej dupy nie wyciągnął. Polak powiedział, że i to tak się skończy w dupie ciemnej, że aż ciemnej. Tak powiedział. Polak to jest frajer bez gustu. Panie Tomku, jak pańskie życie wygląda naprawdę? To jest gust, te sarny, konie, słonie, towarzysz, to jest gust? To jest gust według ciebie? Co? Zatęskniłaś? Zatęskni się. Będziesz się bzykać z tym frajerem? Brawo, panie Tomku! Brawo, brawo. Nie
Nie poznajecie, człowieku. Nie, no oczywiście, bo dla was się liczy tylko kasa. Sztuka już dawno przestała być ważna. Nie no, Don Perignon. Rocznik chuj wie jaki, kosztował tyle samochód. Brawo. Powariowali. Brawo, Tomeczku. Widzę, że przechodzisz samego siebie. Brawo. No dobrze, to powiedz mi, ile na mnie zarobiłeś? No, na skrzynkę szampanów starczy. Popatrz, marzenia się spełniają. No, laser i długo, długo nic. A to, co chcę zaproponować tobie teraz, proponuję nielicznym. Przeczytaj. Ole Rysiek, wygraj. Ole Rysiek na prezydenta. Boże, kto to napisał? Co ja mam z tym zrobić? Chcesz, żebym ci to przerobił? Ja chcę, żebyś to zaśpiewał. O, nie, dla niego. Przecież wiesz, że ja nie śpiewam cudzych tekstów. Zaśpiewasz to i będziemy kwita. To mało na mnie zarobiłeś. A ty pamiętasz tych dwóch dżentelmenów, którzy grali u ciebie w golfa? Wystawili rachunek. I ja go zapłaciłem. No co ty? No przecież nikt cię o to nie prosił. Ale ja nie mogłem dopuścić, żeby tobie stało się coś złego. Nie no, Danielu, kochany. Pierdolę twoją piosenkę. I zapamiętaj sobie raz na całe życie, że nikt nigdy nie będzie mi mówił, co ja mam robić. Tomeczku, kochany, znaj moje dobre serce. Ty mi to grzecznie zaśpiewasz i będziesz mógł sobie wziąć Ankę. Panie Tomku, szefa nie ma. Witam. Wiem, dzwonił, żeby Ankę mu szybko przywiózł. Wszystko w porządku? Tu prezes, łącz się z ochroną. O, Anka. Mam dla ciebie niespodziankę. Tylko szybko, chodź. Szef już jedzie. Chwileczkę poczekamy, wszystko sobie wyjaśnimy. Dobrze. Wiesz co, Kiciu, chodź, pojedziemy twoim, co? Przepraszam. Przepraszam. Głupi jesteś, wiesz? Ale wtedy tak śpiewałeś, że naprawdę czułam to słońce, które na ciebie spływa i stwierdziłam, że cię wybaczę. Bo laser to ja, nikt mi nie będzie mówił, co ja mogę, a czego nie mogę. Normalnie, jakbyś był poetą. Założymy własną wytwórnię, będziemy śpiewać duety, wydawać debiuty i zrobimy prawdziwe, niezależne disco polo. A powiedz mi, gdzie my właściwie teraz jedziemy? Pamiętasz, jak mówiłaś mi, że masz dosyć Polaka? No to go załatwiłem. Teraz już nic nie ma znaczenia. Uciekamy, jesteśmy wolni. To kurwa! To przecież on nas zabije! Dlaczego nie zapytałeś mnie o zdanie? Pytam się ciebie! Podaj mnie natychmiast! Nie to czuł, dobra, nie wysadzaj mnie! Thank you.
Masz na niego zlecenie? Nie dziś. No, a Janusz? Pamiętasz Janusza? Ten konduktor, to przeszedł na emeryturę. O mundur na kołek i krzyżówki. I mówi mi ostatnio, że siedzi i takie ma hasło. Z lasera wokalista na ty. Normalnie taka mnie duma wzięła, że o synu w krzyżówkach piszą. Tak? Tak, jest. Tomek, do ciebie kolega. Halo? Człowieku, żyjesz? No właśnie, sam się nad tym zastanawiam. Bo w telewizji twierdzą, że jednak nie żyjesz. Dziś rana doszła do tragedia na wodę. Jak i znanego i lubianego artysta estradowego, lideru zespołu Laser, zapali się i utonił. Czemu? Oto zapytamy strażaka. Na razie nic nie wiadomo z naszych ustaleń. Ciała nie znaleziono. Ale w takiej temperaturze szanse na przeżycie są niewielkie. Do tego jeszcze prąd wodny jest tak silny, że nie wiemy, gdzie szukać. Co za tragedia? Rogers Cool Wilson. Był Pavarotti, była Villas, a teraz są oni. Już jutro wieczorem. Atomic, Jensonina, Laser i wielu, wielu... Polak nas odmienił. No, o kurwa. Polo historii naszej ojczyzny. O świcie, na pustyni. Front będzie obstawiony, ale tutaj, tutaj i tutaj powinno się udać. Warunek jest jeden. Musimy wejść rozdzieleni, jak na filmach. Rudy, powiedz mi, jak wtedy z Rogersem załatwiłeś w telewizji, że nas puścili? Pokazałem mu twoje teksty. Też jesteś geniuszem. Ej, no... Chciałem... No, chciałem... Chciałeś nas przeprosić. No tak. Za to, że byłeś aroganckim bucem wobec Rudego. Czy za to, że twoja przerośnięta ambicja doprowadziła nas na skraj katastrofy, co? Za wszystko. Przepraszam. Legenda! Autorzy tylu hitów... Właśnie się dziwiłem, że Laser ma grać z puchy. Przecież oni zawsze na żywo szli. No, struny głosowe, ale już jest dobrze, dobrze już jest, no. No dobra, ale ja nie mam z nimi tego przećwiczone. O, poczekaj, tu coś masz. No i ja tu właśnie po to jestem, nie? W sumie? Nadal chcesz trochę wolności? Jakbym cię zobaczył. To mnie zamienię. Kocham cię. Ania. Musisz nam pomóc. Na scenę. Takim ciebie śniłam, takim ciebie.
Pamiętajcie, od teraz wasz sukces będzie także i moim sukcesem. Nie no, wielki zaszczyt, panie Polak. No, panie Polak, totalna torpeda. Brawo, brawo. Tylko nie pogubcie się. Zapomniałem dyskietki. Proszę państwa, największa gwiazda naszej muzyki. Dziś wyjątkowo zaangażowana w losy naszej ojczyzny. Specjalnie dla naszego kandydata, pana Ryśka. Jedyny, niepowtarzalny laser! Daniel, jest fantastycznie, no taki show, show! Kochani! Kurwa. My się polityką nie zajmujemy! My się zajmujemy życiem! Bardzo lubię wiosnę. Kurwa! Kiedy najmu się daję, proszę cię! Proszę cię, Daniel, no nie teraz, no nie przy ludziach! Jak śpiewa pierwszy ptak. Co ty mówisz, nie przy ludziach, ty wypudrowana z solary od cekinami strająca? Tu się patrz! Chwile, tak ulotne, jak motyle, a zegar daje znak. Man, Daniel, kiedy nerwy się, no? Więc ich wspomina. Chwile, przecież było i aż tyle. Zegar nie zaś godzina. Niech czas biegnie, co ma. Rudy, spierdalamy! Płabacz mi, kurwa, wasza jebana mać! Dawaj, się udało. Zawsze w nas wierzyłem. Bo jest gender. I długo, długo nic. Brawo, Tomeczku. Mogłeś być legendą, ale nie będziesz. Nie, Polak. Ja już jestem legendą. Jeżeli łatwiej ci będzie z tym zdychać, to proszę bardzo. Weź mnie za nim! Najlepiej od razu! Zejdź mi z linii strzału. Nie będziesz mi mówił, co mam robić! Ania! Chuj wam w dupę! W takim razie zginiemy wszyscy. Co za wspaniały pomysł. To skoro każdy z was coś spierdolił, ja nie widzę innego wyjścia. Zaraz posprzątamy. Nie umiesz zadbać o moje interesy. Kończ to. Masz staroświeckie skrupuły. Trzeba było grać na Polaka.
Tyle razy mówiłem. Współpracować. I od razu cały kraj lepiej funkcjonuje. Na dół, wszyscy. Was coś spierdolił, ja nie widzę innego wyjścia. Zaraz posprzątamy. Kończ to. Coś narobił, Danielu. Brawo. I co teraz będzie? Jak to co? Laser i długo, długo nic. Argentina, beautiful song, Messi, thank you, Argentina! And now, somebody from the biggest country, from the center of the universe, one nation, one disco nation, one band representing Poland, number 21, Laser! Wieczorem, wieczorem, kiedy gwiazdy mocno śpią. Wieczorem, wieczorem, zaśpiewajmy razem song. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy się, hej, hej, śmiejmy się, hej, hej, bawmy się, hej, hej, śmiejmy się. Nocą, nocą, gdy po pracy w domu śpisz. Nocą, nocą, każdy ma szczęśliwe sny. No wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. A kiedy? A kiedy? A kiedy? A kiedy? Z Polski wyjechałeś gdzie? To nawet, to nawet, po latach, po latach. Thank you.
Ladies and gentlemen, the winner is Laser Pond! Wyobraźni, tylko ty i ja, twe spojrzenie.
czerwień twoich ust. Miłości magia zadziałała już. Takim cię wyśniłam, takim ciebie wymarzyłam. Mój ty najpiękniejszy, czy cię spotkam, czy też nie. Z bliska i z daleka, tyle już na ciebie czekam. Gdzie mam ciebie szukać, czy istniejesz, któż to wie. Bardzo lubię wiosnę, jasną i radosną, jak śpiewa pierwszy ptak, a ja z ptakiem nucę tak. Życie to są chwile, chwile, tak ulotne jak motyle, a zegar daje znak, nie zatrzymasz to i tak. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy się, hej, hej, śmiejmy się. Hej, hej, bawmy się, hej, hej, śmiejmy się. A kiedy? A kiedy? A kiedy? A kiedy? Pustynia to wrogie człowiekowi miejsce. Ale ten, którego szukam, nie jest zwykłym człowiekiem. Rudy? Zwykło, co ci chodzi, co? 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Co? Właśnie wtedy moje życie nabrało nowego sensu. A wszystko przez ciebie. Tak, jestem kelnerem. A może właściwie byłem? Dla niektórych zwykła robota, a dla wybranych raj na ziemi. Wiesz, fuchy, serwisy, napiwki i wpływowe znajomości. Dzisiaj ty obsługujesz innych, jutro inni obsługują ciebie. To się nazywa kapitalizm. O, właściciel! Miłośnik Egiptu. Absurd, nie? Ale co, klasa jest, nie? A wiesz, że te sfinksy sprzed hotelu to ponoć od samego tutaj Hamona kupił? O! Wąs mnie zobaczył. Chodź tu. Co ty się opierdalasz? Co ty myślisz? Ktoś tu będzie na nim czekał, tak? Tacę brać i wą na salę. Już! Widziałaś Maćka Zatomika? No coś ty to Maciek tu jest? No! Jezu, to ja muszę do łazienki. Ja też. Maciek Zatomika. Największa gwiazda disco polo. Gdzie się pojawia Maciek, tam się pojawiają możliwości. 4:18 tylko w moim samochodzie. To jest teraz trend i to jest teraz w modzie. 4:18 tylko w mojej górze. Lubią być na dole, kiedy ja na górze. O Jezu, przepraszam. O matku, przepraszam, przepraszam, niechcący. Nie rozumiem, dlaczego ja mam zawsze takowe dni. O matko, przepraszam cię, ale ja jestem twoim wielkim, wielkim idolem. No, chyba że tak. Anka, Jensenina w zasadzie. Cieszę się, że cię w końcu poznałam, ale gdyby wszyscy jak ty łazili, to byśmy nigdzie nie doszli. No, idź już, bo chyba musisz na scenę. Rudy, chodź! Co to jest? Twoja przyszłość. Pink. Tylu milionów to tutaj dawno nie było, a artysta to jeszcze nawet nie wspomnę. O, widzisz tego gościa w okularach? Jeszcze rok temu siano kosił, nie? Teraz też kosi, ale to złote. O, a ten wczoraj w Mariocie przegrał okrągłą bańkę w nocy. Rozumiesz? Co mam rozumieć? Dwa słowa.
disco polo. Cała Polska się nienawidzi, to tu czy na... Świętą niezmieszaną byle szybko. Oczywiście. No to twoje 200 i moja fura. Ty, a weź kładź tę swoją piosenkę, co? Przecież i tak nie jest twoja. Co, ty tą też kupiłeś? Kurwa, napisałbyś taką? 1,5 miliona sprzedanych kaset? Za 40 dolców? Poznaj mnie z nim. Grał tu na uroczystości nadania mi obywatelstwa i ławy. No to spiłem i kupiłem. Szukałem go po tym, że może ma więcej, ale niestety przepadł. Pewnie z wrażenia walnął samobuja. To był geniusz. Nazywał się Rudy. O, mam tu nawet jego rysopis. Teraz sam rozumiesz? Wspomniałeś się. To nie ja. Ale Rudy, ja nie chcę kupować twojej piosenki. Ty grasz, ja śpiewam i zakładamy zespół. Ja muszę iść. A dzięki, fajna bajka, dzięki. Ale Rudy! Witam drogi widzów. Jak co dzień też dzisiaj zajmujemy się pogodą. Co czeka na nas najbliższy czwartek. Czwartek zapowiadają się równo mroźna jak... Pilno mi przerzucili na 15. Która kotwórcza jest? Ten z 18.23. Jak mi się spóźni chociaż 5 minut, to z koluszkami wejdzie w kolizję. Normalnie jakbyś sobie szklankę przysmażonego oleju wypił. Ale Wilno jest priorytetowe. A to koluszki zatrzymam i nie puszczę. Lepiej byś sobie badania zrobił. A jak w 86 gwarancyjny węgiel do Stoczniwa, tośmy wszystko zatrzymali. Nawet Moskwa stała godzinę. Zwłaszcza jakieś takie dziadostwo. Plan był. Trzeba było wykonać. Ciekawe, co ci matka na to powiedziała. A dzisiaj chcą mi kolej sprywatyzować. Nie wiem, sprywatyzuję. Witam wszystkich fanów pana na disco. Już na dobry początek dnia, nowość na naszej liście przebojów. Taka jestem jedyna, Jensonina. Już taka jestem, nic nie zmieni tego, nie zmieni. Gram, zawsze gram i idę na całego. To mój. Motory do kościoła likwidują. Trzeba by auto kupić, co? Drezynę się sprzeda do użytku. W odległych latach 90. Polska, tchnięta wolnością, śniła swój wielki amerykański sen. Wśród szalonej gorączki złota eksplodowało disco polo. Nagle wszystko stało się możliwe. Znasz go?
Morning. Witajcie, pustynne diabły. Jak ludzie będziemy jeść, co? No dobra, ale dobrze. Dodź porządny wóz. Możecie również głosować na zespół Atomic w numerze Hej, czy ty wiesz? A chuj w dupę, fotomontaż. Jak ktoś nie ma nic, to nie ma nic do stracenia. Dobry. Jestem kolegą Rudego. Zostałem może? Ewentualnie. Potem wiem ci, że nie mam jej dla nikogo. Zwłaszcza dla ciebie. O ja! Ale przepiękne mieszkanie. Nie no, od razu widać, że ktoś ma gust. Widzi pani, jak to jest? Czasy dzisiaj, jak pogoda, zmienne i niespokojne. Wszystko się zmienia. No, ale jak ktoś ma taki talent, jak pani wnuk, no to świat może zwojować. Dobra dieta, odpowiednie towarzystwo i wrota kariery stoją otworem. Bądźcie, jeden kraj, a my jak te psy. Jak... Patrz na Żydów, patrz na Hindusów, jak oni współpracują, jak oni sobie pomagają. Jak... A Polacy? Chuja. W naszej naturze leży zazdrość, nienawiść. I od czasu do czasu jakiś powstaje. Wow! Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, w tym szczególnym dla nas dniu dziękuję wszystkim, że zechcieliście razem z nami celebrować urodziny naszego przyjaciela, mecenasa, jedynego prawdziwego Polaka, Daniela Polaka! Daniel! Daniel, kochany mój! Przyjacielu! A teraz, panie, panowie, któż lepiej wyrazi naszą wdzięczność niż najpiękniejsza gwiazda wśród Polek? Najpiękniejsza Polka wśród gwiazd, ukochana naszego prezesa. Jedyna, zwariowana Częstochowina. Oczy czarne, oczy dziwne, oczy straszne i прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знаю, видел вас в нехороший час. Очи черные, очи дивные, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знаю, видел вас в нехороший час.
la la li la 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 li la 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 la. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Że mi patrzyłem, na nią patrzysz? Jasne, chodź tędy, chodź. No, wreszcie, nareszcie. Strzyż nawet nie zaczęło. Kurwa, Maciu, ja nie wiem, stary, bo już wszystko straciłem. Kiedyś tak było, że jak chciałeś sobie pograć, to szedłeś do remizy i sobie grałeś. Teraz są centrale. Bez sensu. Tutaj macie siłę, tam się włącza oświetlenie. Jakieś kable są na schowku. Także wszystko powinno wystarczyć. To co? Który z panów się żeni? Kolega. A, to wszystkiego najlepszego. Jakby to miała być dyskoteka, to my nie chcemy. Nie, no gdzie tam? O, ale wesele to, to może być. Nie? Zawsze mówiłam, że Rudy wyjątkowo pasuje do estrady. To zobacz, zobacz jak on jest zbudowany. Przeidealna figura. I to trzeba podkreślić. O, tu masz paseczek jeszcze. Panowie, jaka prezencja. Nie no, zajebiosa. Dobra, próbowaliśmy. Jeszcze zdążę na policjantów z Miami, trudno. A może za mało plakatów rozwiesiliście, co? Nie, no to wszędzie jest ich pełno. Dobra, mikser, kasuj siłę. No to gdzie oni są? Jak gdzie? Pewnie w tej dyskotece. Dobra, słuchajcie, zaczekajcie chwilę. Rudy, nie wyłączaj gabli! Babcia nie pali. Już od roku. Ta, nie pali. Jak jej nie dasz, to nie zapali. Ja jej nie daję. Co, ona w więzieniu jakimś jest? Lepiej w więzieniu niż w grobie. Grać! Ja uwielbiam ją, ona tu jest. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam. Chłopaki, będziemy gasić. Bo ja pragnę jej, jej, bo pragnę jej, jej, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Koniec imprezy. Wracać do dyskoteki. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją.
wiesz, co się stało. Wstałem dzisiaj rano, wychodzę z domu, a drezyny nie ma. Myślę sobie, Tomeczek wziął. Ale sąsiad mówi, że nie wziął Tomeczek, bo drezyna sprzedana do RFN. 5 lat odkładania. Nawet żem kolejarza prenumeraty zaprzestał. Ty mi się tak odwdzięczasz? Gdzie pieniądze? Szukali mnie. A pianinko kto se kupił? Dość miał być. Mieliśmy do kościoła jeździć. Dziewczynę mogłeś sobie podnieść, ale nie. Ty się chcesz w artychy bawić. No to się baw. Tylko nie tu. Dobra, daj mi rok, a ci 2 takie dodże kupię. Ojca oszukał, okradł. Wstyd i hańba. Won mi z oczu. Albo otwarte, albo zamknięte. Trzeciej opcji nie ma. Disco Polo, to jesteśmy my i o nas jest ta muzyka. Jestem artystą i nie boję się pokazywać ludziom tego, jaki jestem naprawdę. Więc jak nas nie chcą wpuścić od dołu, to my ich zdobędziemy z samego szczytu. Pakuj się, człowieku. Jedziemy. Tu nas nic nie czeka. Matko, bo co to się stanęło? Słuchajcie, sprawa jest prosta. Bez wytwórni nie mamy koncertów, bez koncertów nie mamy kasety, a bez kasety to nie mamy nic. Więc, żeby była wytwórnia, to najpierw musimy nagrać demo. I to jest nasz klucz, nasz pierwszy krok. I się przestraszyłem, że hej. Mikser, ty masz jakieś wideo znajomości, nie? No wow. Dobrze, no to tam musimy uderzyć na początku. Słuchajcie, to jest plan improwizowany, więc musimy się trzymać razem. Od tego momentu jesteśmy zespołem. No dawaj. Go, 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 go. Hop! No tak. Zabawa, zabawa. Gdzie Rudy będzie spał? Jak to gdzie? W najlepszym motelu w kraju. Błogosławieni, którzy obmyją swe szaty we krwi baranka, apokalipsa nadchodzi! To nie widzi ten ślepiec! Bójcie się Pana! Sądny dzień się zbliża! Na kolana! Przebyłaś, jak ciebie nie była! A ona się powiedziała! Cześć, Rodwal! Zapisz, jak do mnie rozmawiasz! Pana! Zajebiste miejsce. Dobrze, że babcia tego nie widzi. I ukosz się! Kto ma uszy, niechaj słucha! O, już myślałem, że się nie pojawisz. Jest szef, mamy interes do ubicia. Nagrywa. Tylko żeby ci się nic nie przykleiło jak ostatnio. Zajebisty film. Idziemy, panowie. Chcecie mieć demo? O, ja pierdolę. Cię ty nas przeprowadziłaś? Cześć, Witek. A te kasety, stary, to ja... Wiesz, na pewno zajechałaś, ty rubaszna świnko. Krycha, zrób sobie przerwę. No co tam u ciebie? Dwóch zajebiście zdolnych muzyków tu mam. I to, stary, będą gwiazdy, tylko że my demo potrzebujemy, nie? Także, no, tylko splendor dla ciebie. A co ty, kurwa, jakiś łowca talentów jesteś, czy co? Panowie, niestety nie da rady. Mam takie obroty, że sprzęt nawet nie wyrabia. Ale jaki? Hi-Fi, Hi-Q, Multitrack MT8. MT8X. Się wie. Super Sensitive. Full Dynamic. Złote końcówki? Złote. A człowieku, ale ty jajek musiałeś zjeść, żeby to wszystko wygłoszyć. Normalnie by się mana mnie powstydził tu nagrywać. No wiesz, trochę się zainwestowała, nie? No i to jest właśnie mój kuzyn, miejscowy Jean-Michel Jarre. Przyszłość polskiego disco. W sensie disco polo, nie?
disco polo? No. No to kurwa, tak trzeba było od razu gadać. O kurwa. Mikser, stój! A tobie co? Nic. A jak powiedzą, że to jest gówno? Jakie gówno? Całego siebie w to dałem. No to może trzeba im powiedzieć, że Hitatu Mika to ty napisałeś. Tak, od razu nas wyrzucą. Teraz jesteśmy zespołem i działamy razem. Ja, ale to drogie było. Odkupię cię, jak będziemy słabi. To tu. O Boże. No dobra. Showtime. Nie no, to jest na dwa dni stają, to się nie uda. Wycieczka 512, zapraszam. Dziś przyjmiemy tylko dwa zespoły i to te, które są już w środku, także proszę iść sobie. Rozejść się! Witamy Państwa w największej w Polsce wytwórni muzycznej Alfa Music. Dziś zobaczycie od środka, czym jest show biznes i praca tych, których życie na co dzień podziwiacie. Masz kasetę? Przecież ty masz. A mam, no. W wytwórni Alfa Music co roku ponad 100 artystów nagrywa swoje kasety. Jensonina, Atomic, Mario i wielu, wielu innych. Wszyscy oni to muzyczne dzieci pana Polaka. Nasze studio, najnowocześniejsze w całej Europie, jest w stanie nagrywać do 4 artystów równocześnie. A ty sto adu, no i oni randra serwista. Pan Polak obdarzony jest nadprzyrodzonym zmysłem. Gdy w czasie słuchania muzyki włosy na ręce staną mu dęba, znaczy, że mamy do czynienia z przyszłą gwiazdą. Człowieku, skup się. Przynajmniej jak ja. Tylko na priorytetach. No. Disco polo. Oczy czarne je. Oczy dziwne je. Oczy straszne je. I piękne je. Jak lubię ja was, jak боюсь ja was, знаду видел вас в нехороший час. Очи черные, очи дивные, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знаду видел вас в нехороший час. Ла-ла-ли-лай, ла-ла-ли-лай, ла-ла-лай-лай, ла-ла-лай. Po co mnie przyprowadziłeś? Żebym patrzył, jak na mnie patrzysz? Jasne, chodź tędy, chodź. Na, 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 na. No, wreszcie, nareszcie. Wstrząśniętą, niezmieszaną, byle szybko. Oczywiście. No to twoje 200 i moja fura. Ty, a weź kładź tę swoją piosenkę, co? Przecież i tak nie jest twoja. Co, ty tą też kupiłeś? Kurwa, napisałbyś taką? 1,5 miliona sprzedanych kaset? Za 40 dolców? Poznaj mnie z nim. Grał tu na uroczystości, nadaje mi obywatelstwa i ławy. No to spiłem i kupiłem. Szukałem go potem, że może ma więcej, ale niestety przepadł. Pewnie z wrażenia walnął samobuja. To był geniusz. Nazywał się Rudy. O, mam tu nawet jego rysopis. Teraz sam rozumiesz? Wspomniałeś się. To nie ja. Ale Rudy, ja nie chcę kupować twojej piosenki. Ty grasz,
Ja śpiewam i zakładamy zespół. Ja muszę iść. A dzięki. Fajna bajta, dzięki. Ale Rudy! Witam, drogi widzów. Jak co dzień też dzisiaj zajmujemy się pogodą. Co czeka na nas najbliższy czwartek. Czwartek, zapowiadają się równo mroźna jak... Pilno mi przerzucili na 15. Rakotwórcza jest. Ten z 18.23. Jak mi się spóźni chociaż 5 minut, to z koluszkami wejdzie w kolizję. Normalnie jakbyś sobie szklankę przysmażonego oleju wypił. Ale Wilno jest priorytetowe. A to koluszki zatrzymam i nie puszczę. Lepiej byś sobie badania zrobił. A jak w 86 gwarancyjny węgiel do Stoczniny, tośmy wszystko zatrzymali. Nawet Moskwa stała godzinę. Zwłaszcza jakieś takie dziadostwo. Plan był. Trzeba było wykonać. Ciekawe, co ci matka na to powiedziała. A dzisiaj chcą mi kolej sprywatyzować. Nie wiem, sprywatyzuję. Witam wszystkich fanów pana Nagrzysko. Już na dobry początek dnia, nowość na naszej liście przebojów. Taka jestem jedyna, Jensonina. Już taka jestem, nic nie zmieni tego, nie zmieni. Gram, zawsze gram i idę na całego. To mój. Motory do kościoła likwidują. Trzeba by auto kupić, co? Drezynę się sprzeda, dołożymy i jak ludzie będziemy jeździć, co? No dobra, ale dobrze. No, dodź porządny wóz. O. Możecie również głosować na zespół Atomik w numerze Hej, czy ty wiesz? A chuj w dupę, fotomontaż. Jak ktoś nie ma nic, to nie ma nic do stracenia. Dobry. Jestem kolegą Rudego. Zostałem może? Ewentualnie. Potwierdziłem ci, że nie mam jej dla nikogo. Zwłaszcza dla ciebie. Oja! Ale przepiękne mieszkanie. Nie no, od razu widać, że ktoś ma gust. Widzi pani, jak to jest? Czasy dzisiaj, jak pogoda, zmienne i niespokojne. Wszystko się zmienia. No, ale jak ktoś ma taki talent, jak pani wnuk, no to świat może zwojować. Dobra dieta, odpowiednie towarzystwo i wrota kariery stoją otworem. Przepraszam, jak pan ma na imię? Tomek. Oj, przepraszam. Tomasz właściwie. Nigdy mi nie mówiłeś, kochany, że masz tak inteligentnego kolegę. Nie interesują mnie twoje bajki. Ja mam inne plany. Wnuczek zbiera na firmę. O, no to idealnie się składa. Bo ja właśnie z propozycją biznesową przychodzę. A przy okazji chciałbym swoją pasję realizować. Przyjemne, spożyteczne. Jak to się mówi, chłop robotny i baba pyskata zwojują pół świata. Nie przekonuje mi twoja gadka. Późno już, siadamy do kolacji. A muzyka przecież to jest teraz świetny interes. Zobacz, ty jesteś mistrzem gatunku. Ja śpiewam modne teksty. No i tak samo jak ty, chcę się wyrwać z tej dziury. Babciu,
zmówisz modlitwę. Dobra, zrobimy tak. Zagraj coś ze swojego repertuaru, ja zaśpiewam, a babcia oceni. Jak nie zabrzmi, ja wracam do domu, a wy wracacie do kolacji. Co? Obiecała mi, że się spełnią moje sny. W mych marzeniach na zawsze już będziesz żyć. Czy odgadnie ktoś, jak na imię ona ma? Nikt jej nie zna, tylko ja. O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. No, zajebiście! Tutaj masz mój adres i widzimy się jutro. Tylko się nie spóźnij, bo nienawidzę, jak ktoś się spóźnia. Unglaublich. Wahnsinn. So eine Schönheit hier in diesem Land. Was hat man nicht erwartet? Dobra, kolumna. Wunderbar. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, światełka. Coś jeszcze? Roland, jest, jest. Lampki są, są. Dobra, wszystko jest. Dobra, słuchajcie, musimy sprawdzić, czy to działa. Działa, działa. Z Monachem jest. Co ma nie działać? Całe wunderbar. Perfekt, perfekt. Gut? Sehr gut. Packen, packen. Ja, ja, packen, packen. Gratuluję, piękny model. 100 tysięcy się należy. Co? Nie co, tylko cło. Nie, 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 panowie, ej. Panowie, no nie tak się umawialiśmy. Miał być 1000, ale dla mnie. Dobra, w takim razie kończymy interes. Towar nie podlega zwrotom. Sale jest okej? Okay? Nein, 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 nein. Nie problem. Rezyna jedzie z nami tak czy siak. Teraz od ciebie zależy, co się stanie ze sprzętem. First taste do. Do 800? Sprzęt, który został stworzony po to, żeby tworzenie dźwięku stało się zabawą? Jak ty? Skąd ty to? Wierzę w ciebie. No to inwestuję w ciebie. Ten sekwenser? To magia jest. A to sam nie wiem, co to jest. Dobra, spokojnie. Jeszcze się nauczysz. Dobra, rozgrzewaj paluchy i jedziemy. Mamy 4 godziny na zrobienie całego materiału. Tak, w to muszę wgrać 16 ścieżek. Jakiego grzyba tak się śpieszymy? Bo po pierwsze, jutro gramy koncert, a po drugie, mój ojciec kończy o 7, a że tak powiem, no nie za bardzo lubię słuchać muzyki. Głos w refrenie i delay w basie to brzmiałoby jak z Niemiec. Ale tam chodzi o miłość. Jest chłopak, jest dziewczyna, jest też ojciec, który tego nie akceptuje. Dobra, nieważne, teraz musimy uderzyć. Uderzenia są super. Poniżej 200 herców, takie mogę wyciągnąć. I ten ojciec wyciąga tą dziewczynę z tej układanki i dlatego ten chłopak śpiewa. Bardzo ładnie śpiewasz, muszę przyznać. No, a ty, kurwa, ładnie grasz. Muszę przyznać. Sami tego nie ogarniemy. Potrzebny jakiś techniczny. Się znajdzie. Mam kuzynkę na bezrobociu. Do ślubów jeździ, wideo pracowała. Zna się. A uczciwa jest? Auto ma. I co?
Myślicie, że tu można sobie tak przyjść, grać, tak? No, ale mamy hity. Znaczy się... przyszłe hity. To nie święto ziemniaka w zakliczynie. Tu jest biznes. Show biznes. Wytwórnie, dyskoteki. 100 tylko w tej części kraju. Jedna na każde 50 kilometrów. Centrala system. Mówi wam to coś? No, bo my chcemy grać. No tak, tak, tak. To zmienia postać rzeczy. Mhm. Ale czekaj. Ja tu mam wykaz zespołów na cały rok. Wiecie co? Was tam nie ma. Tu was też nie ma. Co ja teraz ojcu powiem? Co? Na syntezatorze pojeździ. Ja nie wiem, że tak się skończy. No, tak się... W odległych latach 90. Polska, tchnięta wolnością, śniła swój wielki amerykański sen. Wśród szalonej gorączki złota eksplodowało disco polo. Nagle wszystko stało się możliwe. Znasz go? Morning. Witajcie, pustynne diabły. Pustynia to wrogie człowiekowi miejsce. Ale... ten, którego szukam, nie jest zwykłym człowiekiem. Rudy? Zwykło, co ci chodzi, co? 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Co? Właśnie wtedy moje życie nabrało nowego sensu. A wszystko przez ciebie. Tak, jestem kelnerem. A może właściwie byłem? Dla niektórych zwykła robota, a dla wybranych raj na ziemi. Wiesz, fuchy, serwisy, napiwki i wpływowe znajomości. Dzisiaj ty obsługujesz innych, jutro inni obsługują ciebie. To się nazywa kapitalizm. O, właściciel. Miłośnik Egiptu. Absurd, nie? Ale co, klasa jest, nie? A wiesz, że te sfinksy sprzed hotelu to ponoć od samego tutaj Hamona kupił? O! Wąs mnie zobaczył. Chodź tu. Co ty się opierdalasz? Co ty myślisz? Ktoś tu będzie na ciebie czekał, tak? Tacę grać i wolno salę. Już! Widziałaś Maćka Zatomika? No coś ty tu, Maciek, tu jest? No! Jezu, to ja muszę do łazienki. To ja też. Maciek Zatomika. Największa gwiazda disco polo. Gdzie się pojawia Maciek,
tam się pojawiają możliwości. Teraz 18 tylko w moim samochodzie. To jest teraz trend i to jest teraz modzie. Teraz 18 tylko w mojej górze. Lubią być na dole, kiedy ja na górze. O Jezu, przepraszam. O matku, przepraszam, przepraszam, niechcący. Nie rozumiem, dlaczego ja mam zawsze takowe dni. O matko, przepraszam cię, ale ja jestem twoim wielkim, wielkim idolem. No, chyba, że tak. Anka, Jensenina w zasadzie. Cieszę się, że cię w końcu poznałam, ale gdyby wszyscy jak ty łazili, to byśmy nigdzie nie doszli. No, idź już, bo chyba musisz na scenę. Rudy, chodź! Co to jest? Twoja przyszłość. Pink. Tylu milionów to tutaj dawno nie było, a artysta to już nawet nie wspomnę. O, widzisz tego gościa w okularach? Jeszcze rok temu siano kosił, nie? Teraz też kosi, ale to złote. O, a ten wczoraj w Mariocie przegrał okrągłą bańkę w nocy. Rozumiesz? Co mam rozumieć? Dwa słowa. Disco polo. Cała Polska się nienawidzi, to tu czy na Green Pointie. Jeden kraj, a my jak te psy. Jak... Patrz na Żydów, patrz na Hindusów, jak oni współpracują, jak oni sobie pomagają. Jak... A Polacy? Chuja. W naszej naturze leży zazdrość, nienawiść i od czasu do czasu jakieś powstanie. Wow! Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, w tym szczególnym dla nas dniu dziękuję wszystkim, że zechcieliście razem z nami celebrować urodziny naszego przyjaciela, mecenasa, jedynego prawdziwego Polaka, Daniela Polaka! Daniel! Daniel, kochany mój! Przyjacielu! A teraz, panie, panowie, któż lepiej wyrazi naszą wdzięczność niż najpiękniejsza gwiazda wśród Polek. Najpiękniejsza Polka wśród gwiazd. Ukochana naszego prezesa. Jedyna zwariowana Jensenina. W odległych latach 90. Polska, tchnięta wolnością, śniła swój wielki amerykański sen. Wśród szalonej gorączki złota eksplodowało disco polo. Nagle wszystko stało się możliwe. Znasz go?
Morning. Witajcie, pustynne diabły. Desert is not a friendly place for a pustynia to wrogie człowiekowi miejsce. But ale the one I'm looking ten, którego szukam, is not a ordinary. Nie jest zwykłym człowiekiem. Rudy? Zwykło, o co ci chodzi, co? 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Co? Właśnie wtedy moje życie nabrało nowego sensu. A wszystko przez ciebie. Tak, jestem kelnerem. A może właściwie byłem? Dla niektórych zwykła robota, a dla wybranych kraj na ziemi. Wiesz, fuchy, serwisy, napiwki i wpływowe znajomości. Dzisiaj ty obsługujesz innych, jutro inni obsługują ciebie. To się nazywa kapitalizm. O, właściciel! Miłośnik Egiptu. Absurd, nie? Ale co, klasa jest, nie? A wiesz, że te sfinksy sprzed hotelu to ponoć od samego tutaj Hamona kupił? O! Wąs mnie zobaczył. Chodź tu. Co ty się opierdalasz? Co ty myślisz? Ktoś tu będzie na ciebie czekał, tak? Tacę wrać i wąt na salę. Już! Widziałaś Maćka z Atomika? No coś ty to Maciek tu jest? No! Jezu, to ja muszę do łazienki. Ja też. Maciek z Atomika. Największa gwiazda disco polo. Gdzie się pojawia Maciek, tam się pojawiają możliwości. 4:18 tylko po ich samochodzie. To jest teraz trend i to jest teraz modzie. 4:18 tylko moi kurze lubią być na dole, kiedy ja na górze. O Jezu, przepraszam. O matku, przepraszam, przepraszam, niechcący. Nie rozumiem, dlaczego ja mam zawsze takowe dni. O matko, przepraszam cię, ale ja jestem twoim wielkim, wielkim idolem. No, chyba że tak. Anka, Jensenina w zasadzie. Cieszę się, że cię w końcu poznałam, ale gdyby wszyscy jak ty łazili, to byśmy nigdzie nie doszli. No, idź już, bo chyba musisz na scenę. Rudy, chodź! Co to jest? Twoja przyszłość. Pin! Tylu milionów to tutaj dawno nie było, a artysta to jeszcze nawet nie wspomnę. O, widzisz tego gościa w okularach? Jeszcze rok temu siano kosił, nie? Teraz też kosi, ale to złote. O, a ten wczoraj w Mariocie przegrał okrągłą bańkę w nocy. Rozumiesz? Co mam rozumieć? Dwa słowa. Disco polo. Cała Polska się nienawidzi, to tu czy na Greenpointie. Jeden kraj, a my jak te psy. Jak patrz na Żydów, patrz na Hindusów, jak oni współpracują, jak oni sobie pomagają, jak a Polacy, chuja. W naszej naturze leży zazdrość, nienawiść i od czasu do czasu jakieś powstaje. Wow! Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, w tym szczególnym dla nas dniu dziękuję wszystkim, że zechcieliście razem z nami celebrować urodziny naszego przyjaciela, mecenasa, jedynego prawdziwego Polaka, Daniela Polaka! Yeah. Daniel! Daniel, kochany mój! Przyjacielu! A teraz, panie, panowie, któż lepiej wyrazi naszą wdzięczność niż najpiękniejsza gwiazda wśród Polek, najpiękniejsza Polka wśród gwiazd, ukochana naszego prezesa, jedyna, zwariowana Jensenina. Oczy czarne je. Oczy dziwne je. Oczy straszne je i piękne je. Jak lubię ja was, jak боюсь ja was, znadu widiel was w niechороший czas. Oczy czarne je, oczy dziwne je, oczy straszne je i piękne je. Jak lubię ja was, jak боюсь ja was, znadu widzę was w niechороший czas.
la la li la, la la li la, la 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 la, la la la. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Żebym patrzył, jak na nią patrzysz? Jasne, chodź tędy, chodź. Na 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 na, na 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 na. No, wreszcie, nareszcie. Wstrząśniętą, niezmieszaną, byle szybko. Oczywiście. No to twoje 200 i moja fura. Ty, a weź kłać tę swoją piosenkę, co? Przecież i tak nie jest twoja. Co, ty tą też kupiłeś? Kurwa, napisałbyś taką? 1,5 miliona sprzedanych kaset? Ze 40 dolców? Poznaj mnie z nim. Grał tu na uroczystości, nadanie mi obywatelstwa i ławy. No to spiłem i kupiłem. Szukałem go potem, że może ma więcej, ale niestety przepadł. Pewnie z wrażenia walnął samobuja. To był geniusz. Nazywał się Rudy. O, mam tu nawet jego rysopis. Teraz sam rozumiesz? Wspomniłeś się. To nie ja. Ale Rudy, ja nie chcę kupować twojej piosenki. Ty grasz, ja śpiewam i zakładamy zespół. Ja muszę iść. A dzięki, fajna bajka, dzięki. Ale Rudy! Witam, drogi widzów. Jak co dzień też dzisiaj zajmujemy się pogodą. Co czeka na nas najbliższy czwartek. Czwartek zapowiadają się równo mróżna jak... Pilno mi przerzucili na 15. To rakotwórcza jest. Ten z 18.23. Jak mi się spóźni chociaż 5 minut, to z koluszkami wejdzie w kolizję. Normalnie jakbyś sobie szklankę przysmażonego oleju wypił. Ale Wilno jest priorytetowe. A to koluszki zatrzymam i nie puszczę. Lepiej byś sobie badania zrobił. A jak w 86 gwarancyjny węgiel do stoczni wiózł, tośmy wszystko zatrzymali. Nawet Moskwa stała godzinę. Zwłaszcza jakieś takie dziadostwo. Plan był. Trzeba było wykonać. Ciekawe, co ci matka na to powiedziała. A dzisiaj chcą mi kolej sprywatyzować. Nie wiem, Bez sensu. Tutaj macie siłę, tam się włącza oświetlenie. Jakieś kable są na schowku. Także wszystko powinno wystarczyć. To co? Który z panów się żeni? Kolega. A, to wszystkiego najlepszego. Jakby to miała być dyskoteka, to my nie chcemy. Nie, no gdzie tam? O, ale wesele to... to może być. Ja. Zawsze mówiłam, że Rudy wyjątkowo pasuje do estrady. To zobacz, zobacz jak on jest zbudowany. Przeidealna figura. I to trzeba podkreślić. O, tu masz paseczek jeszcze. Panowie, jaka prezencja. Nie no, zajebioza. Dobra, próbowaliśmy. Jeszcze zdążę na policjantów z Miami, trudno. A może za mało plakatów rozwiesiliście, co? Nie, no to wszędzie jest ich pełno. Dobra, mikser, kasuj siłę. No to gdzie oni są? Jak gdzie? Pewnie w tej dyskotece. Dobra, słuchajcie, zaczekajcie chwilę. Rudy, nie wyłączaj gabli! Babcia nie pali. Już od roku. Ta, nie pali. Jak jej nie dasz, to nie zapali. Ja jej nie daję. Co, ona w więzieniu jakimś jest? Lepiej w więzieniu niż w grobie.
tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Chłopaki, będziemy gasić. Bo ja pragnę jej, bo pragnę jej, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam. Koniec imprezy. Wracać do dyskoteki. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją. No, zajebiście! Tutaj masz mój adres. I widzimy się jutro. Tylko się nie spóźnij, bo nienawidzę, jak ktoś się spóźnia. Das ist unglaublich, unglaublich, Wahnsinn! So eine Schönheit hier in diesem Land! Was hat man nicht erwartet? Dobra, kolumna. Wunderbar. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, światełka. Coś jeszcze? Roland, jest, jest. Lampki są, są. Dobra, wszystko jest. Dobra, słuchajcie, musimy sprawdzić, czy to działa. Działa, działa, z Monachym jest. Co ma nie działać? Całe wunderbar. Perfekt, perfekt. Good? Sehr gut. Packen, packen. Ja, ja, packen, packen. Gratuluję, piękny model. 100 tysięcy się należy. Co? Nie co, tylko cło. Nie, 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 panowie, ej. Panowie, no nie tak się umawialiśmy. Miał być 1000, ale dla mnie. Dobra, w takim razie kończymy interes. Towar nie podlega zwrotom. Is alles okay? Nein, 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 nein. Nie problem. Rezyna jedzie z nami tak czy siak. Teraz od ciebie zależy, co się stanie ze sprzętem. First taste do. Do 800? Sprzęt, który został stworzony po to, żeby tworzenie dźwięku stało się zabawą? Jak ty? Skąd ty to? No wierzę w ciebie. No to inwestuję w ciebie. Ten sekwenser? To magia jest. A to sam nie wiem, co to jest. Dobra, spokojnie. Jeszcze się nauczysz. Dobra, rozgrzewaj paluchy i jedziemy. Mamy 4 godziny na zrobienie całego materiału. Tak, w to muszę wgrać 16 ścieżek. Jakiego grzyba tak się spieszymy? Bo po pierwsze, jutro gramy koncert, a po drugie, mój ojciec kończy o 7, a że tak powiem, no nie za bardzo lubię słuchać muzyki.
głos, że refrenie i delay w basie to brzmiałoby jak z Niemiec. Ale tam chodzi o miłość. Jest chłopak, jest dziewczyna, jest też ojciec, który tego nie akceptuje. Dobra, nieważne, teraz musimy uderzyć. Uderzenia są super. Poniżej 200 herców, takie mogę wyciągnąć. I ten ojciec wyciąga tą dziewczynę z tej układanki i dlatego ten chłopak śpiewa. Bardzo ładnie śpiewasz, muszę przyznać. No, a ty, kurwa, ładnie grasz. Muszę przyznać. Sami tego nie ogarniemy. Potrzebny jakiś techniczny. Się znajdzie. Mam kuzynkę na bezrobociu. Do ślubów jeździ, wideo pracowała. Zna się. A uczciwa jest? Auto ma. I co? Myślicie, że tu można sobie tak przyjść, grać, tak? No, ale mamy hity. Znaczy się, przyszłe hity. To nie święto ziemniaka w zakliczynie. Tu jest biznes. Show biznes. Wytwórnie, dyskoteki. 100 tylko w tej części kraju. Jedna na każde 50 kilometrów. Centrala system. Mówi wam to coś? No, bo my chcemy grać. No tak, tak, tak. To zmienia postać rzeczy. Mhm. Ale czekaj. Ja tu mam wykaz zespołów na cały rok. Wiecie co? Was tam nie ma. Tu was też nie ma. Co ja teraz ojcu powiem? Co? Na syntezatorze pojeździ. Ja nie wiem, że tak się skończy. No, to by się nawet nie zaczęło. Kurwa, macie? Nie wiem, stary, to ja już wszystko straciłem. Kiedyś tak było, że jak chciałeś sobie pograć, to szedłeś do remizy i sobie grałeś. Teraz są centrale. Czuję. Witam wszystkich fanów pana na blisko. Już na dobry początek dnia, nowość na naszej liście przebojów. Taka jestem jedyna, Jensonina. Już taka jestem, nic nie zmieni tego, nie zmieni. Gram, zawsze gram i idę na całego. To mój. Motory do kościoła likwidują. Trzeba by auto kupić, co? Drezyna się sprzeda, dołożymy i jak ludzie będziemy jeździć, co? No dobra, ale dobrze. No, dodź porządny wóz. O. Możecie również głosować na zespół Atomik w numerze Hej, czy ty wiesz? A chuj w dupę, fotomontaż. Jak ktoś nie ma nic, to nie ma nic do stracenia. Dzień dobry. Jestem kolegą Rudego. Zostałem może? Ewentualnie. Patrz, mówiłem ci, że nie mam jej dla nikogo. Zwłaszcza dla ciebie. O ja! Ale przepiękne mieszkanie. Nie no, od razu widać, że ktoś ma pust. Widzi pani, jak to jest? Czasy dzisiaj, jak pogoda, zmienne i niespokojne. Wszystko się zmienia. No, ale jak ktoś ma taki talent, jak pani wnuk, no to świat może zwojować. Dobra dieta, odpowiednie towarzystwo.
i wrota kariery stoją otworem. Przepraszam, jak pan ma na imię? Tomek. Oj, przepraszam. Tomasz właściwie. Nigdy mi nie mówiłeś, kochany, że masz tak inteligentnego kolegę. Nie interesują mnie twoje bajki. Ja mam inne plany. Wnuczek zbiera na firmę. O, no to idealnie się składa. Bo ja właśnie z propozycją biznesową przychodzę. A przy okazji chciałbym swoją pasję realizować. Przyjemne z pożytecznym. Jak to się mówi, chłop robotny i baba pyskata zwojują pół świata. Nie przekonujmy twoja gadka. Późno już. Siadamy do kolacji. A muzyka przecież to jest teraz świetny interes. Zobacz, ty jesteś mistrzem gatunku. Ja śpiewam modne teksty. No i tak samo jak ty, chcę się wyrwać z tej dziury. Babciu, zmówisz modlitwę. Dobra, zrobimy tak. Zagraj coś ze swojego repertuaru, ja zaśpiewam, a babcia oceni. Jak nie zabrzmi, ja wracam do domu, a wy wracacie do kolacji. Co? Obiecała mi, że się spełnią moje sny. W mych marzeniach na zawsze już będziesz żyć. Czy odgadnie ktoś, jak na imię ona ma? Nikt jej nie zna, tylko ja.